Jestem przy jakimś opuszczonym mieszkaniu w Niemczech, przy drodze. Tam jest jakiś stary Mercedes bus, tu jakieś Audi chyba setka. No i zobaczcie, idziemy dalej, idziemy do otwartego garażu, który jest wsparty na, no również starym samochodzie, a w środku znajduje się... Jestem w szoku! Lamborghini Countach. Nie jestem pewien, czy jest oryginalne, to znaczy się, zobaczcie na tą kratkę tutaj. A w środku tam jeszcze coś jest. Ej, tam coś jeszcze jest. Wow. Jeszcze jakiś motocykl. Tam w środku jeszcze są motocykle. Tu jest podnośnik hydrauliczny chyba. No widoki są przednie. Co tam jest w środku? Jakiś... To jest chyba... Nie wiem, czy to nie jest jakiś Buick, albo czy to nie jest czasami... Transam? Ja pierdziele, no jestem po prostu w szoku. Także musiałem wam to pokazać. Jeśli będzie jeszcze okazja, to ja tu podjadę i wam pokażę troszkę więcej, a może jeśli będzie właściciel, to nawet poproszę, żebym mógł wejść. Zobaczcie sobie Lambo od środka. No, zobaczymy, czy będzie okazja, ale jest ślicznie. Jest po prostu ślicznie. Podjechałem sobie pod normę, żeby kupić sobie pićku, jak będę jechał w drodze. A pod normą, pod jakimś warsztatem, stoi... Tak, koberka. Muszę tak zrobić, żeby to nagrać. Tutaj gdzieś słyszę, że ktoś chodzi. To jest jakiś warsztat. Natomiast samochód, no, robi ogromne wrażenie. Taki w środku czapki i tak dalej. Automatyczna skrzynia. Samochód jest, ma kierownicę po stronie brytyjskiej. No nie, no ja jestem po prostu w szoku, co ja tutaj znajduję. Zobaczcie. Nie wiem, kim jest osoba, która jest tutaj podpisana na nadkolu, na naklejce. Możliwe, że ktoś z was będzie wiedział, no aż tak się nie znam. Natomiast, o, tutaj widać chłodnicę nawet, jak wystaje i tak dalej. No, wy sami będziecie wiedzieli, czy ten samochód jest oryginalny, bo na pewno ktoś z was się zna. Szrota pasy w środku, no po prostu śliczna. Kolejny ciekawy spotkany samochód, tylko musimy minąć to Porsche i mamy Opla GT. A tu mamy drugiego Opla GT. No jestem w szoku, znowu jestem w szoku. Cudowny, śliczny. Co do oryginalności, no to chyba nie ma wątpliwości, bo są to Niemcy. Jestem w jakimś specjalnym pakiecie, natomiast wow. No i też śmieszna sytuacja, że tuż obok znajduje się kolejny. Jeszcze jakiś motocykl. Także świetny spot. Jakieś dźwięki magiczne. Jedziemy właśnie na poziom E8 w muzeum Mercedesa. Nie wiem, to będzie widać coś tutaj, jak jedziemy, chyba. A tak, teraz to będzie widać. No, coś tam się pojawi. Nie wiedziałem, czy będę coś nagrywał, czy nie. Muszę mieć maseczkę. A, jakieś konie tu słychać. No, i będziemy szli. Okej, i będziemy oglądać. Aha, bo tu jest koń. Bo to jest, kurde, koń i dlatego tak, okej. Więc jestem właśnie w Muzeum Mercedesa i dzisiaj jest darmowy wstęp ze względu na pogodę.
Będę wam pokazywał to, co mogę. Będę wam pokazywał, co się będzie tutaj pokazywał. Będę wam pokazywał samochody. Albo konie. Ale będę wam pokazywał samochody. Właściwie przejechaliśmy może 50 km. Przed samym wjazdem nawet. Tak, a właśnie, to przed samym wjazdem do Polski. Już Polak wyprzedzał ciężarówką Polaka. Jeden 85 na godzinę, drugi 87 albo 90, nie wiem. Oni szybciej nie mogą przecież. 140, kurwa, jedziesz, chłopie. No, także... także no... No nie wiem, no po prostu jest masakra, jest po prostu... No, no jesteśmy w Polsce i ja nie wiem, czy to tak powinno być, w sensie... Czy tak się robi, czy to jest ok? Niech ktoś, kto jedzie ciężarówką, się wypowie, bo według mnie to jest po prostu głupota, bo im to może zmieni czas o 3 minuty, jeśli w ogóle im cokolwiek to zmieni, bo i tak jedzie jeden przed drugim i będą się na jakichś rozjazdach dopiero rozjeżdżać. Jedynie tutaj waga tych samochodów może mieć znaczenie, natomiast są części drogi, które są nie są zarąbane innymi samochodami, jest po prostu pusto. Wtedy oni się mogą wyprzedzać, nie mogą, znaczy nie muszą nikogo blokować. A tak to 6 samochodów stoi i czeka, aż ciężarówka wyprzedzi drugą i to jest głupie. Moim zdaniem i wielu innych osób.